Siemaneczko! Witam was bardzo serdecznie w filmiku z rozbiórek, a dziś tak dla odmiany mamy trochę stali i miedzi, co by nie było za nudno. Mamy tutaj dzisiaj blachę białą. Grzejniczek Kepland polski, bo przez K, tak to by było Cepland. Nie zakrywaj, do not cover. Okej, mamy taki grzejniczek, sprawdzamy sobie ile to nam, to bydle nasze dzisiaj waży. 2 kilo 180. Sprawdźmy sobie, czy jest sens w ogóle to rozbierać. 90. A, czepię się wszystko, ale mam nadzieję, że waga się nie zmienia. Nie zmienia się waga, także jedziemy. 90 groszy za kilogram złomu jest złoty. 96 na złomie dostaniemy za to bydle. Złoty 96, tu już ktoś gdzieś coś tam patrzyli. Może kto gdzie wjechał, czym? Nic. Na śmieciach się znalazło, także potrzebny tu jest recykling. Do tego będziemy potrzebować śrubokręt, bo tutaj jest jak jest po prostu i ty tu odkręcasz. Dobre, lecimy sobie z odkręcaniem. Dobra, mamy te cztery śrubki odkręcone. Tutaj jest wszystko, o, taka szafka otwierana to jest. I tak, jedyna porządna rzecz to jest tutaj ten wirnik. Silniczek znaczy się, silniczek. Tu w silniczku będzie miedziucha. Tutaj, co tu mamy? Tu mamy, tu połączone jest. Już się rozłączyło. To za chwilkę sobie będziemy rozbierać. No i tak, grzała porządna. Zaraz się do niej dobierzemy. Tam wszystko poskręcane. Dobra, najpierw potrzeba sobie... A, widzicie, tu można było to odkręcić. Urwało się samo. Ale jeżeli tu odkręcimy, to zciągnie się ten plastik. Dobra. Dalej, tu jest. Żeby się dostać do grzały, to tak. Tutaj mamy jedną śrubkę, którą natychmiastowóż odkręcamy. Następnie wyginamy i dostajemy się do grzały. Ale z drugiej strony też jest taka śrubka. Tutaj widziałem troszkę miedzi w postaci kabli. I tak. O, popatrzcie. O, porządne, kurczę. Co to będzie? Zaraz zobaczymy, czy przyciąga, czy nie przyciąga. Pewnie to jest coś takiego, co nie wiem, jak to się nazywa. Na pewno to takie będzie. Dobra, odkręcamy grzałę. No i co? Tam 2 zeta byśmy dostali za ten grzejniczek. Tam niecałe. I co? Myślę, że więcej i tak nie dostaniemy. Kurczę, czy jest sens to rozbierać? Sprawdzimy za chwilę. Tu mamy kable. Tuce się to jak szalone. Dobrze, ale patrzcie, to kurczę, takie bydle wielkie, a to taka mała grzałeczka, nie? W ogóle tak dużo przestrzeni tu jest zostawione. Nie wiem, na jakiego czorta. O, i to. Co to będzie? Dajcie znać. Czekaj, czy przyciąga magnes, czy nie. Zaraz sobie, o, to jest miedziucha. Dobra, to jest stal. To mamy stalowe i dobieramy się tam do kabli. Tutaj się dobierzemy. O, przełączniki. I to jeszcze ze światełkiem. To sobie zostawi tam sreberko jakieś, coś może być. Przełączników nigdy za wiele, pamiętajcie. A tu co? Nie możemy tego wyciągnąć. Moment. Kombinerki. Bo mi tak tutaj dynda wszystko. O, to jest miesiąc powielany prawdopodobnie. Będę to sprawdzał zaraz. Tu jest na miedzi. Albo miesiąc żółty. Bardziej bym powiedział, że miesiąc żółty, tak. Niż miedź, a to jest miesiąc pobielany. Tak mi się też coś tak wydaje. Ale to jeszcze do sprawdzenia. A to? Nie wiem. A, stal. No niestety. To też stal. Aha, to musimy wyczyścić, bo... A to też stalowe, kurde! To nic tu nie będzie ciekawego? No nie gadajcie! To miesiącu tylko tyle żółtego będzie, no nie! Aha, no i tu jest jeszcze nie mieć, a nie mieć. O, i srebro nawet nam się trafiło! Kurde, na bogato, patrzcie! Tutaj wam pokażę wszystko, żeby to było ładnie widać. O, 2 takie ładne groszki ze srebrem i tyle. No ale jest srebro. Bardzo ładnie. To mi się podoba.
W grzejniku srebro? No elegancko, dobra. To sobie zostawimy, zaraz sobie to będziemy wyciągać. A tu co mamy? Tu trzeba tak, tu trzeba wyciągnąć. Tego nie rozkręcam nawet. To, jak oni to tu wsadzili? Aha. Czyli tak, to wytargamy i wyciągamy wszystkie kable i te wyłączniki. A tu jest podwójny włącznik. Włącznik wyłącznikowy. I tu można i włączyć i wyłączyć. Tu jest przykręcone uziemienie. Niestety, ale nie mam chęci tego odkręcać, więc wyrwiemy. Dobra, to sobie plastiki wyciągamy i już będziemy bez tej blachy operować. Tutaj tak mam już oczyszczone mniej więcej wszystko. Tu możecie zobaczyć mosiądz żółty. Gdzieś była druga część, ale zniknęła. Tutaj jeszcze to rozwalę. Tutaj mamy srebro. Teraz będziemy na ważeniu bliżej to wszystko pokazywać. Mosiądz pobielany, makaron. I tak, i tu jeszcze chciałem wam pokazać takie coś. Tak zwany silnik. Silnik, ale bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnie, szybko można poodkręcać te wszystkie śrubki. Widać, że sprzęt jest nowy, mało używany i takie rzeczy się chwali. Tutaj jeszcze będziemy mieć aluminium, myślałem, że tylko miedź i stal, mosiądzu trochę i makaronu, ale tu jeszcze wpadnie nam aluminium. To bardzo dobrze, bo ja lubię aluminium, niestety troszkę poszło w dół, ale to są 10 groszy na kilogramie, to nie są jakieś tam duże wartości. I tak zresztą dość sporo, tu się przyczepiło, dość sporo i tak aluminium kosztuje, 6,50 aluminium odlew i 5,70 mix. Także no złych cen nie ma teraz na alu, ale coś tam teraz dzisiaj spadło, widziałem, także może być troszkę mniej, tak wam mryga, bo odbija się światło od noża i niestety, ale... I niestety wam tam meryga. Tutaj będzie trzeba wybić to. Tu jest ta sama historia. Że będzie trzeba to wybić. I tu mamy aluminium. No i co, jak ja to teraz wyciągnę? Nie pójdzie, no nie pójdzie. No za fiksy Kanady nie pójdzie. Aha! No nie pójdzie, no bo tu jest, o! Mogę tuc do jutra. Widzicie? Zawleczkę. Trzeba ją ściągnąć. Uwaga na oczy, bo ona bardzo lubi odprysnąć. O, widzicie? O to mi chodziło. Taka zawleczka. Pójdzie do złomu. No, mogłem sobie tłuc i tłuc, a i tak by to nie zlazło. No teraz co? Wykrzywiłem. Nie będzie chciało zejść. No nie! Okej, dobra. Tu mamy jeszcze brąz. Chyba, że stalowe. Zaraz sprawdzimy. Stalowe. Ale do miedzi można wrzucić, kurczę. Kto się tam połapie? Ale brąz magnetyczny jest, nie? Też w granicach 25-30 zł za kilogram. Nie, dokładnie nie pamiętam, ale jest brąz magnetyczny. Jak nie, to jak się mylę, to dajcie oczywiście komentarz. Jeżeli się mylę. Ja sobie to zostawię. I oczywiście, jeżeli wam się to wszystko podoba, to dajcie lajka i suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bo to zachęca mnie do dalszych produkcji. Aluminium pójdzie na złom. I tu jeszcze wybijemy sobie to. I co? I przechodzimy do miedzi. Dobra, no tego już wam nie będę pokazywał, oszczędzę wam tych widoków. Przejdziemy sobie od razu do ważenia. Tu wystarczy tylko dobrze rozciąć te włosie i problem z głowy. Nacinamy tu, wyciągamy tu i mamy to. Także no. Dobra, lecimy do ważenia. I tak troszkę się przeciągło, ale już nie zawracam waszej... No nie, jeszcze się rozpieprzyło. Dobre. Widać tu co? Czekajcie. Nie widać, muszę to postawić. Dobra, kilo 440 i tutaj mamy grzałę. A troszkę tam plastiku było, nie widzieliście. I z silniczka wirnik
Czyli kilo 655 po 90 groszy daje nam złoty 49. Czyli prawie tyle samo, co jakbyśmy ważyli to w całości. Brakuje tam 40 groszy. Dobra, co pierwsze? Dobra, jedziemy. Aluminium odlew. Szybka. Aluminium odlew mamy, bo 6,50, tak jak mówiłem, tak liczymy. 13 groszy dodajemy. Tutaj jest miedziuchę, to szczelimy od razu. 27,80, 10 groszy. Nie, 70 groszy, ja też nie widzę, kurczę. 2,30. Makaron. Mamy. Ej, wróć, a ta zwitka duża gdzie jest? No. Po 4,90 jest makaron, 54 grosze, 2,86. I dobra, i tutaj już zrobimy taki myk, że wrzucę wszystko miedź z mosiądzem. Jaka miedź? Mosiądz żółty z mosiądzem pobiał, no bo tego i tak nie zważy, a tu może coś będzie więcej. 10 gram. Po 19,90 wróć. Po 18,90, bo to pobiał, 19 groszy, 3 złote, 5 groszy na piwerko będzie oraz dwa takie groszki. Tu są posrebrzane, bo one nie są srebrne. Tu można zauważyć, że to jest na miedzi z miedzianym grochem posrebrzane. Jest srebro, delikatnie, bo delikatnie, ale jest. Trzeba zainwestować w nowe rękawiczki. Jeżeli chcesz, żebym zainwestował nowe rękawiczki, daj lajka, daj suba. I jeżeli się podobało, zrób to samo. A dziś to wszystko i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, cześć!